Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Wbiliście 100 łapeczek w górę, także lecimy z paczką z ikoną. Będzie to paczuszka podstawowa lub pośrednia. Niestety, ale to niestety ciągle nie zobaczyliśmy swapów, nawet ekranów ładowania swapów. No szkoda, jestem naprawdę ciekawy, kiedy to wyjdzie. Może no nowy sezon dopiero, no kto wie. Rok temu już to mieliśmy, teraz ciągle tego nie ma. A wszyscy czekają. Zacznijmy jakoś fajnie ten odcinek. Przygotowałem na razie 5 rozbudów 8-1 plus, które wyszły, no żeby wiecie, żeby troszeczkę kart uzbierać, które mi pomogą ukończyć to SBC o ikonę. No mam nadzieję, że w tych paczkach będzie chociaż jeden walkaucik. Także zobaczmy. Pierwsza paczka poleciała. I czy coś w niej wpadnie, czy będą ekrany, walkout, cokolwiek, ekraniki, okej. Okay. Portugalczyk, prawy obrońca, okej, 84, przyda się. 84 w górę naprawdę dzisiaj są na wagę złota, więc witamy Ricardo i jeszcze Morata, okej. Mam nadzieję tylko, że nie otworzę niechcący tej paczuszki Steam of the Week, bo tego bym nie chciał, także kolejna paczka 8-1+. I czy tu będzie walkout? No Jezu, tu nic, nie ma tu nic. No dobra, no to trzecia paczuszka, na razie pierwsza była najlepsza. Czy trzecia będzie lepsza niż pierwsza? Zobaczmy. I uwaga, ekrany, okej, ja myślałem, że walkout przez chwilę. Kamerun Esio, czyli Matip, no taki Kamerun mógłby wpaść, w ogóle bym się nie obraził. Czy tutaj zobaczymy walkout? No proszę, zobaczmy ten walkout, jeden walkout, nic więcej nie oczekuję, jeden walkaucik tylko i znowu ekrany. I jakie ekrany? Hiszpania, Aj, Morata, Boże, przecież dopiero co go trafiłem, dajcie mi coś innego. Także zobaczmy, kolejna i ostatnia na razie, Jezu, prawie otworzyłem, zobaczmy tą paczuszkę, czy będzie walkaucik, proszę i uwaga. Ten nowy! Co to będzie? Argentyna? Eśpe? Nie! Najgorszy, ale to ten nowy... Oj! No prawie dobrze, na pewno go przepalimy, bo to jest 8-5. Ale jest git! Karta z nowego eventu trafiona, teraz zmieniły się te karty na karty freeze. O, jeszcze Mino 84, także zaraz go przepalimy. No kurczę, ej, kozacko! Fajnie, szkoda, że taki słaby, nie? 25 tysięcy warty, czyli nie za dużo. Dobra, i przepalamy pierwszy składzik. Leci tutaj Kingsley Coman, chyba najdroższa karta, no ale on nawet nie wpasowuje się do mojego zespołu, dlatego no nie mam skrupułów. Leci Mino i ten Benrahma, którym nie zagrałem ani jednego meczu i raczej nie zagram. Także taki składzik przepalamy w wyzwaniu 8-5. No i dobra, zobaczmy tą paczuszkę w takim razie za to wyzwanie. Okej, to jest ta paczka i otwieramy mała paczka Electrum Prime. Ona raczej nie jest jakaś nie wiadomo jaka, ale są ekraniki. Ej, to jest naprawdę dobrze. Włochy, SO, a Czerbi. No i fajnie, 83 zawsze na props. To chyba jeszcze karta wymienna jest, także no jest okej. W środku jeszcze jakiś baku, okej. Nie no, jest spoko. Zrobię teraz ze 3 rozbudowy 8-1+. Dobra, kolejne 3 gotowe, także zacznijmy tym razem od końca. Dwóch rzadkich piłkarzy, 8-1+. No walkout, mówię, jeden walkout, nie? No niby był, ale jest, teraz jest walkout, Hiszpania, pewnie to jest Busquets. Zgadłem, tak jest, Sergio Busquets, no ale taki walkout, o to mi tu chodzi tak naprawdę. Idealny walkaucik na przepał, a w środku może być jeszcze jakiś 8-5, 8-4. Talisz, o Jezu, seria, mam Busquetsa. I to niewymiennego, także musimy zrobić to SBC teraz. Także co, przepalmy ten zespół, no nikogo nie kupiłem, to jest ten plus, ale ostatni SBC. No mam jeszcze kilka asów w rękawie, natomiast tam już będą niestety zakupy. Busquets leci do klubu, to będzie na pewno ważny element tej układanki. Spróbujmy jeszcze trochę zaoszczędzić. Złota paczka piłkarzy premium, gwarancja 80+, no może coś się zwróci jeszcze, zobaczmy. Bez ekranów, ja pierdzielę, ale lipa, jest to Pau Torres, czyli no nie przyda się w ogóle. No to zobaczmy, dwie rozbudowy 8-1+, no może coś tutaj. Serio, no, w takim momencie. No i ostatnia paczka 8-1+, znaczy zaraz dorobię jeszcze ze 3, bo potrzebuję tych kart na przepał, ale może teraz jakiś walkout, ekraniki, okej, ale jakieś wysokie 8-5 na przykład, SO, no to nie jest wysokie, 8-3 stones, kurczę pieczone. Ogólnie fajnie by było, jakbym wydał na to SBC max 50 tysięcy, wtedy byłbym naprawdę zadowolony. Czy tak się uda? Zobaczymy niedługo, robię te rozbudowy i widzimy się za chwilkę. Mam mało kart, wyzerowałem się już jakby do zera. Także, no to są ostatnie dwie rozbudowy. Zobaczmy, dwie rozbudowy 8-1+. Czy coś tutaj wpadnie? Ekraniki, okej. Proszę, 8-5. Serbia? 8-4 Tadić. To chyba się nie przyda do najdroższego wyzwania. Niestety raczej nie. No i ostatnia paczuszka. No w niej pokładam nadzieję, że tutaj będzie walkaucik. Także zobaczmy. Czy wpadnie tutaj jakiś walkout? Proszę, walkout! Ekrany, okej.
Francja, napastnik, nie wiem, Ben Yedder 84, no okej. Ale jeszcze mam paczkę z podglądem, o proszę, no to trzeba ją do niej zajrzeć oczywiście, paczka za 7,5, no może życie jest przewrotne, może tutaj będzie właśnie walkoutik, uwaga, paczka za 7... No nie ma, niestety nie ma tutaj walkoutu. Udało mi się zmieścić w budżecie 50 tysięcy przeznaczonych na to SBC, jednakże leci wymienny Kimiś, którego będzie trzeba raczej odkupić, no chyba, że trafimy jakąś ikonkę. No i leci Osimhen, którego zrobiłem, karta 86, naprawdę spoko mi się nią grało, natomiast chcę jak najbardziej zaoszczędzić. Kupiony Thomas Miller za 20 tysięcy, a także Trent Alexander-Arnold za 20. Reszta kart jest niewymienna, leci tu też ten Pereira, którego przed chwilą trafiliśmy, no ale on nie jest jakiś drogi, także też mi go nie szkoda. Także co, no przepalmy ten składzik. Ojojoj. No leci jeden zawodnik z podstawowego składu, czyli Kimiś, no ale mam nadzieję, że tutaj w tej paczuszce będzie coś lepszego. No i SBC o ikonę podstawową lub pośrednią mamy ukończone. Tym razem nie otwieram paczki po narodowościach, bo ostatnio w ogóle mi to nie przynosiło szczęścia. Na początek leci paczka wróżba. Jest to najlepsza paczka, jaką można mieć za to SBC, także zobaczmy. Paczka piłkarzy Electrum, gwarancja 8.2+. Także może jeszcze się zwróci, no nie, Hiszpania, SPO. Ojojoj, 84 Luis Alberto, natomiast Hiszpania to nie jest na pewno dobra wróżba. Oby to nie był nikt z Hiszpanii, po prostu, oby to nie był nikt z Hiszpanii. 80 kart z 230 około jest warta więcej niż to SBC. Czy uda się trafić jedną z nich? Jedną z tych 80 kart, która będzie powyżej SBC? Ostatnie paczuszki nie były dobre, był to Hadzi, Deco i był to Crespo. Pora po prostu to zmienić. Zobaczmy, ikona podstawowa lub pośrednia leci! I poleciała. Zobaczmy, co to będzie za narodowość. I uwaga, co to będzie? O to Jezu, Holandia N! To jest Klaj... Van Basten! Oj, nie wiem. Kurczę, oj, nie wiem. O Jezu, nie wiem. Nie wiem, czy Van Basten to jest dobra karta, szczerze. Statystyk nie ma takich złych, no ale nie jest to znowu to coś. Kurde. To jest chyba jeszcze Baby Van Basten. Oj, nie wiem. 3x4... Ile jest warty? O Boże, 200 tysięcy, no nie mogę, nie wiem, no nie da się po prostu trafić karty, która jest więcej warta niż to SBC. Ojejku, czemu tak to wygląda? No sprawdzimy, no ale, no nie wiem, raczej nie pozostanie na dłużej w tym zespole, natomiast jest to wysoka ocena, nie? Jest to wysoka ocena, to jest ten plusik. No plusem na pewno jest to, że jest to po pierwsze wysoka ocena, a po drugie dużo na to SBC nie wydałem. No ciągle czekam na ten traf z paczki z ikoną, no mam nadzieję, że będzie to niedługo. Składzik na razie wygląda tak, zagramy sobie jeden meczik, sprawdzimy tego Van Bastena, a może okaże się jakąś turbo bestią, no zobaczymy, strzały na pewno będzie miał dobre. Kurczę, no ale przecież to jest trzykrotny zdobywca złotej piłki, o ile pamiętam, a ma tak średnią kartę, natomiast widziałem, że jego mid jest troszeczkę gorszy, ponieważ ma 79 tempa, ten ma 83, także no zobaczymy, dałem mu katalizator, bądźmy dobrej myśli. No i dobra, jaki jest składzik rywala? O, Mertensa on zrobił, być może to by był lepszy ruch. O, ma czerwonego Neymara, tego nie widziałem. Ale jeszcze będzie trzeba zmienić coś w ustawieniach na pewno, w sensie w formacji, bo ja mi się wydaje, że Van Basten w tym momencie będzie na skrzydełku grał. Znowu powrót do Ferenkiego, no być może, a może takiego Hulita se zakupimy, no kto wie. No dobra, mój błąd, ale jestem jeszcze tak nienastawiony do tego meczu, po pierwsze pierwszy mecz, a po drugie, no jak miałbym być szczery, to no to ta zmiana ustawienia ciągle mi w głowie. Dobrze, Vini, no Vini jak zwykle niezawodny zawodnik. Abedi Pele, jest i on, Van Basten na skrzydle. O to chodzi. No nie no, trzeba go zmienić, bo taki test to w ogóle nie ma sensu. Chociaż Van Basten! Szybko strzelił i to ze skrzydełka, ej, może jednak się do niego przekonamy. No 83 tempa, 91 strzał, podanie trochę średnie, ale już podkręciłem, dribbling nie taki zły, no zobaczymy. A, jeszcze De Jonga trzeba zmienić oczywiście z Fekirem i to ze słabszej nogi, bo to była Lewita, no Lewita, kurczę pieczony. Powrót Fekira do składu, no to będzie chyba karta, której raczej się nie pozbędę w tym Ultimate Team, chyba że wyjdzie jeszcze jego lepsza karta i ja ją trafię. Kurde, ale grają. Ej, kontuzja! Powinien być faul chyba, panie sędzio. Przemyślę tego Hulita, chociaż pisaliście mi w komentarzach, że ten Hulit to nie jest w ogóle imitacja Hulita, no że w ogóle nie przypomina Hulita, ten Hulit Baby. Dlatego no mówię, jeszcze będziemy kminić, może jakiegoś lepszego pomocnika znajdziemy, aczkolwiek...
No chyba najbliżej mi do Hulita Baby, mimo wszystko na razie. Marco Van Basten, aj no chyba nie dojdzie do tego Vini. Powiem tak, na pewno plusem jest tego fakt, że Van Basten na pewno bym sam z siebie nie kupił, a tak to no muszę go sprawdzić. No także no sprawdzimy go sobie, sprawdzimy i wydam werdykt pewnie po lidze weekendowej, jeżeli dotrwa do ligi weekendowej. W ogóle miałem taką dziwną reakcję, bo nie wiedziałem, czy wszystkie fajerwerki naraz się pokazały, czy nie. I starałem się sobie przypomnieć i w sumie to było słabe jednak. Taka reakcja była cienka trochę. O Jezus, serio. No nie, no Vini, no przecież to jest 98 tempo, przecież ten Mbabu to on się buguje jak biegnie. No co to było w ogóle? Vini, no nie, Van Basten teraz! Ej, dobra główka. On jest wysoki, nie? No to on musi z główki dobra strzelać. Ej, może teraz, Marco? Ej, bramkarz wyszedł, ale i tak coś tam powalczył, chłop. Czyli w sumie na razie, otwierając paczki po narodowościach i paczki normalnie, no jest 2-2, bo normalnie mi wypadł Crespo i normalnie mi wypadł Van Basten. Natomiast jeżeli chodzi o paczki po narodowościach, no to wypadł Deco i wypadł Hadzi. Także no chyba takie 2-2, nie? Wydaje mi się, że to 2-2, chociaż ten Deco, kurczę, no to była najgorsza karta na razie, jaką trafiłem z tej paczki z ikoną. No gdzie jest Van Basten? Kurczę, pieczone, ale Mbabu się wjechał. Ej, co? Przecież to Mbabu we mnie kurde wjechał, ludzie! Obudźcie się tym warze. Oj, to mi się nie podobało akurat. Coś czuję, że Van Basten będzie taki trochę Lewandowski, czyli sam przewagi nie zrobi, ale pod polem karnym no bestia. No i chyba koniec, no Zyle nie trafia, 1-1. No gol Van Bastena, nie? Ale później to gościu zniknął dosłownie na 45 minut. Ale gdzie jest ten Van Basten, kiedy go potrzeba? Co jest grane? Czemu jego tu nie było? Przecież ja chciałem na główkę zagrać na niego, tak już się nastawiłem na tą główkę, a chłop zniknął. O, no on nawet silny na razie nie jest, Boże, to chłopino. Trochę siły. Ojejku, dobra, to był mój błąd, ale też gościu też się troszeczkę zamotał. Dobra próba, ale kurczę, no nie wiem, nie wiem. No na razie na pewno nie jest to napastnik, którego lubię. No to jest taki napastnik chyba tylko na wykończenie, na ten moment, no. Jeszcze nim pogram, no ale takie są na razie moje pierwsze odczucia z tego zawodnika. Mertens i gol, nie ma gola, okej, spoko. Dobra, Van Basten, dobra piła, tylko pytanie, czy Vini był na spalonym, czy nie? Vinicius, nie! Ale go zrobiłem tak, Mbabu, no przecież to było piękne, ale tutaj podanie Van Bastena jak najbardziej to była klasa, szczerze. Aj, no nie. Van Basten na kiwki chyba tak średnio, on bardziej na zgranie piłki, aczkolwiek podania też ma słabe, no nie wiem, co ja mam o nim myśleć, ale troszeczkę się zawiodłem tą ikonką, nie będę ukrywał, troszeczkę znowu się zawiodłem, jeszcze ani jednej dobrej ikony nie trafiłem, no. Jeszcze ani razu mi się SBC jakby nie zwróciło, wiecie o co chodzi, nie? Także no troszeczkę zawód jest. No dawaj. O, ale Van Basten, o, tak można piłę z nim rozgrywać, nie? Na główkę. Okej, Van Basten. Van Basten! To był słaby strzał. To był tragiczny strzał. No ej, ten Fekir w ogóle też jakoś... Jak nie Fekir? Kurczę, pieczone. No ale gościu też jest dobry. Ciężko ocenić, jak gościu też jest dobry i no naprawdę nie mam dużo okazji w tym meczu takich naprawdę sam na sam czy coś. Aczkolwiek Van Basten! Ale zapierdzielił, ja pierdzielę, no, była dobra okazja, znaczy była słaba okazja, ale on coś z tego zrobił, no. Van Basten! No i znowu poprzeczka, no już druga. Ale powalczył jeszcze i tutaj może Abedi Pele będzie pierwszy. Jest, ale coś mu zjechała piła. Kurde, zmiany, 87 minuta trochę późno na zmiany, no ale zróbmy jeszcze. Popsujmy statystyki, nie wiem, Nereszowi i Opędzie. No nie, no może nie skreślałbym Van Bastena, jeszcze na pewno nie jest to napastnik, który zmieni wszystko, no ale no może coś tam pozmienia, nie? Na razie widzieliśmy, że potrafi coś wyczarować z niczego. Naprawdę ze słabej pozycji potrafi oddać dobry strzał, no to też jest zawsze jakiś plus, nie? Dobrze, jazda! Oj. I się przejechałem, nie? Neymar. Ale jest jeszcze Teo. No i koniec meczu, no. Na Van Bastena trzeba na pewno górą grać, bo chłop ma 1,90 m chyba, no. To jest naprawdę sporo. No strzelił gola i to naprawdę pięknej urody, bo to był gol po pierwsze z prawego skrzydła, bo go jeszcze nie zmieniłem. Może to jest jego pozycja, prawe skrzydło, ze słabszej nogi bramka, to też jest warte dodania.
No brama, cud, miód, malina. Po tym golu myślałem, że gościu załaduje no jeszcze ze dwie bramki, nie? No nie załadował, załadował dwie poprzeczki na pewno. Także no jeszcze troszeczkę potrzebuje czasu, żeby go ocenić. Myślę, że liga weekendowa go troszeczkę zweryfikuje, plus jeszcze kupimy jakieś wzmocnienie, no, chyba na środek pomocy. Na ten moment wychodzi na to, że to środek pomocy potrzebuje wzmocnień. No i ciężko tutaj nie zauważyć Hulita do środka pola. Hulit oczywiście baby, no ale wydaje mi się, że to jest odpowiedni człowiek na tym miejscu. Brakuje mi właśnie takiego Hulita w środku pola. Mówiliście, że jest, że Hulit baby nie oddaje tego, co powinien oddawać Hulit. Natomiast ja jeszcze Hulitem nigdy nie grałem. Grałem nim w drafcie, nigdy nie miałem go w swoim składzie w fucie. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, kogo bym mógł dać zamiast Hulita, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu. Na pewno rozważę każdą opcję. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć Hulita w moim zespole, to też dajcie znać. Oczywiście łapeczką w górę. Także ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Szczerze, znowu paczka z ikoną nie była jakaś super. Mam nadzieję, że w końcu się odkujemy, jak wyjdą swapy i tam otworzymy jakąś kozacką paczkę z ikoną. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro o 15, gdzie chyba otworzymy paczkę Ultimate. Pogramy sobie może tym Hulitem. Kto wie, kto wie, kto wie. Zobaczymy. Dzięki i siema!